ciebie chociażby zreferował, tak? No zacznę od ciebie, dobra? No zaczniemy od tego. To zgłoś się formalnie, jak rozpocznę obrady od razu. Proszę Państwa, widzę wzrokowo, że mamy kworum, mamy frekwencję pozwalającą na wznowienie obrad. Tym niniejszym to czynię. Wznawiam obrady sesji i przystępujemy do bloku głosowań. Rozpoczynamy, proszę Państwa, od... Aha, jest wniosek formalny. Bardzo proszę, pan Sławomir, radny Sławomir Ptaszkiewicz. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Po wysłuchaniu szeregu interpelacji dotyczących bezpieczeństwa w Krakowie, dyskusji proszę o uwagę. Z radnymi tutaj, a panie radny do mikrofonu, różnych klubów, postanowiliśmy zaproponować taką uchwałę powołania debaty, okrągłego stołu. Nazywamy to zadanie jako dwie debaty, więcej bezpieczeństwa w Krakowie. Problem, jak się okazuje, tutaj z informacji, które wymieniliśmy między radnymi, jest o wiele szerszy. Inaczej ten problem postrzega młodzież, która znajduje się na ulicach o tej porze. Inaczej, myślę, jeszcze też definiują to osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Agencji Ochrony, czy innego typu osoby zajmujące się bezpieczeństwem. Jest też szereg działań nowoczesnych, dotyczących monitoringu i wykrywania w ogóle tych zdarzeń niebezpiecznych. W Krakowie naukowcy nad tym pracują. Idea jest taka, żebyśmy stworzyli taki zespół i stąd projekt uchwały w trybie nagłym, żeby ten temat jak najszybciej przedyskutować właśnie w formie takiej debaty. Stąd prośba do prezydenta, żeby zainicjował takie działania i taką dyskusję, zapraszając te instytucje. Dlatego pozwalam sobie złożyć... Wszystkie formalne wymogi są spełnione. To jest w trybie... Tak, 18 podpisów jest, dziękuję. Więc proszę Państwa, zaczniemy od tego punktu. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały według druku nr 1443. Kto z głosem za, z głosem przeciw? Nie widzę. Zatem, tak, proszę bardzo, pani radna Tatara. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Szanowni Państwo. Debata, no popieram każde takie rozwiązanie, które służy zwłaszcza poprawie bezpieczeństwa. Natomiast sądzę, że jest od tego Komisja Praworządności. To lista, którą Państwo tutaj przedstawiliście, to bardzo wiele osób uczestniczy na Komisji Praworządności, więc nie wydaje mi się za zasadne proponowanie debaty w takim kształcie. Ewentualnie można, tak jak Pan Przewodniczący Woźniak poprosił o przedstawienie już tutaj kierunków i działania w zakresie bezpieczeństwa, ale również szerszej problematyki. Także myślę, że w ramach Komisji Praworządności możemy zorganizować taką debatę. Dziękuję. Czyli to był głos przeciw, rozumiem, tak? Czy ktoś z głosem za? Proszę bardzo, pan radny Wojtowicz. Nie, jest jeden przeciw, jeden za. Proszę Państwa, Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Ja jestem z głosem za, ale chciałem, zanim podejmę decyzję o głosowaniu za tą uchwałą, o opinię Przewodniczącego Komisji Praworządności, czy taki wniosek jest zasadny. Dziękuję bardzo. Przypominam, że uchwała dotyczy w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa, mających na celu zwołanie dwóch debat, więcej bezpieczeństwa w Krakowie. Zapraszam serdecznie Pana Radnego Woźniakiewicza, który został wywołany, więc bardzo proszę o ustosunkowanie się do zadanego pytania przez... No stanowisko komisji, rzeczywiście. Tak. Ja sądzę, że musimy najpierw prowadzić do porządku obrad, a potem będziemy o tym dyskutować. Przepraszam bardzo. Proszę Państwa, będziemy głosować teraz wprowadzenie do porządku obrad. Nie stoi nic na przeszkodzie, aby już przy procedowaniu wystąpił, jakie stanowisko komisji będzie radny Woźniakiewicz. Proszę Państwa, proszę o przygotowanie maszyny. Jest nawet przygotowana do głosowania, więc proszę Państwa, kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały według druku nr 1443? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 20 za, przeciw 1, wstrzymało się 13, nie brało udziału w głosowaniu
1, obecnych podczas głosowania 35, wymagana większość 22. Proszę o wydruk, ale stwierdzam, że wniosek nie otrzymał większości, która upoważnia do wprowadzenia do porządku obrad. Proszę Państwa, wydruk się Państwo zapoznali. Póki co ten druk nie wszedł do porządku obrad.